roku bardzo dokładnie widzimy, jak praktycznie działa dobry program nawozowy. Mieliśmy bardzo chłodny i deszczowy, nie tylko maj, i stąd też w aspekcie zdrowotnościowym widzimy duże różnice na poszczególnych odmianach. Natomiast trzymając się nawożenia, podział dawek nawozów gwarantuje nam to, że jak napada, nawozy nie zostaną wymyte, nie spłyną, nie zostaną wymyte poza zasięg systemu korzeniowego. I w tym ujęciu nieodzowne jest uwzględnienie w nawożeniu uniki kalcjum czy też nitraboru, także pod kątem bezpieczeństwa aplikacji azotu w późnych fazach, kiedy granulki wpadają w kąt liści. Od saletry wapniowej z borem nie ma przypaleń, jak to jest w przeciwieństwie do aplikowania w tym okresie saletrzaków czy też salet ramonowych. Musimy także pamiętać o nawożeniu dolistym pod kątem jakości, również tej kiszonkowej, po to, żeby po szatkowaniu, po zakiszeniu ta kapusta nam nie ciemniała. Tutaj trzeba bardzo dokładnie uważać z dawką azotu. Natomiast dodatkową rzecz, o których często zapominamy, w szczególności na harcznickich glebach, gdzie tutaj pH bardzo często zbliża się do 8, to są mikroelementy. Mikroelementów jest 6, chodzi o 5 mikroelementów poza molibdenem. Przy wysokim pH mamy ograniczoną możliwość pobierania. W kapustach najważniejszy jest bor, mangan oraz wspomniany już molibden. I w tym układzie bardzo ciekawy produkt Yaravita Brassitrel Pro. Działa przez kilka tygodni. Dla kapust takich świeżo marketowych o długości okresu wegetacji do 90 paru dni wystarczy jeden zabieg w sezonie, bo ten nawóz po naniesieniu na powierzchnię blaszki liściowej jest pobierany przez kilka tygodni. W tym układzie możemy też dokładnie zweryfikować formulację, bo to jest to formulacja zawiesinowa, czyli ma kleje po to, że jak napada, żeby nie zmyło tego nawozu. pH koncentratu jest bliskie 10 i w tym układzie grzyb lubi pH niskie i pod tym kątem zwiększamy naturalną zdolność, tolerancję rośliny przed infekcją patogenów grzybowych. Pamiętajcie, najlepsi producenci kapusty sięgają po produkty Yara, takie jak Kompleks Nitrabor, seria z krystalonów Calcinit, Brassitrel Pro, naprawdę coś fajnego. Można zadać pytanie, dlaczego? Spróbuj, a się przekonasz.